Witajcie, Rafał z tej strony. Po premierze Miniacza Dwójki mamy kilka pytań dotyczących kompatybilności kontrolerów ze sobą, z R2. Pytanie podstawowe brzmi, czy ten kontroler z Mini 2 będzie współpracował z Maviciem R2? I drugie pytanie, czy kontroler z R2 będzie współpracował z Mini 2? Możemy dzisiaj sprawdzić, czy one są ze sobą kompatybilne, czy widzą się nawzajem. Pokażę też, w jaki sposób sparować drona z kontrolerem. Także myślę, że nie ma co więcej przedłużać. Do dzieła! Słuchajcie, kluczem do tego, żeby te kontrolery były kompatybilne i widziały się nawzajem z dronami i były w pełni wymienne, jest aktualizacja firmware'u do Mavica R2. Jest to aktualizacja 460, końcówka 460. Jeżeli zaktualizujemy, tutaj widać, że jest wyraźnie napisane, że dodali support do tego, żeby kontroler był kompatybilny. Ten kontroler z R2, żeby był kompatybilny z Mini 2, z dronem Mini 2. I my dzisiaj, słuchajcie, to zrobimy. Jak widzicie, postępuje aktualizacja w tej... Zaktualizowało się już 95%. W tej chwili mamy full. Dobra, gotowe. Jesteśmy gotowi do tego, żeby sprawdzić, co dalej. Więc podstawowa sprawa, żeby sparować kontroler z danym dronem, to trzeba go włączyć i przejść w tryb parowania. Prosta rzecz. Można przejść w tryb parowania na dwa różne sposoby. Pierwszy i łatwiejszy rekomendowany to jest poprzez kombinację przycisków. Function, przycisk zmiany foto, wideo i przycisk samej migawki. Więc przyciśniemy te wszystkie trzy i przytrzymamy. I w tej chwili kontroler jest już w fazie parowania. Drugą czynnością będzie przyciśnięcie klawisza Power i przytrzymanie przez 4 sekundy. Tak, mamy w tej chwili w trybie parowania drona. I się sparował. Jak widzicie, w tym momencie on już jest z nim sparowany. Jak to sprawdzić? A mianowicie najłatwiej sprawdzić poprzez Combination Stick Command albo poprzez ruchy gimbalem. Ja tutaj dla bezpieczeństwa poruszam trochę gimbalem. Jak widzicie, autofokus mój działa rewelacyjnie. Nie jest to Sony, jest to tylko Lumix. Ale najłatwiej nam jest sprawdzić poprzez kółko gimbala, czy jest sparowany. Kamera w dół. Kamera idzie w górę. Jeszcze raz. Tak, i widzimy, że to jest sparowane. Teraz ten sam kontroler, ja go cały czas trzymam w rękach, to jest kontroler od R2. Sparujemy z R2, czyli znowu kombinacja trzech klawiszy. Tak. I przyciśnięcie teraz 4 sekundy i przytrzymanie. I w tej chwili one są sparowane. Widzicie, dokładnie ten sam kontroler, który ma światełka białe, poszedł w stronę parowania z Maviciem R2. Dobra, sprawdzamy gimbalem, czy to ma sens, czy on odpowiada na ruchy gimbala. Odpowiada. Zobaczmy podwójne. Klawisz funkcyjny nie jest przypisany, ale jest za to kółko gimbala, które odpowiada naszym ruchom. Także w ten sposób to się robi. Teraz zrobimy to samo z kontrolerem z Mini 2. Przechodzimy w tryb parowania. Te dwa przeciwległe klawisze plus migawka. Mamy to. I parujemy miniacza. Miniacz sparowany. To co teraz zrobimy, to sprawdzimy, czy to ma sens, czy to działa. Gimbal? Czy pracuje? Pracuje, nie? Dron sparowany. Ok, czyli do tego kontrolera z Mini 2 bez problemu sparowaliśmy właśnie drona Mini 2. Teraz zobaczymy, jak to wygląda w przypadku R2. Tak, to nam się paruje. Przyciskamy. Trzymamy 4 sekundy. Weszły w tryb parowania i sparowały się. Test gimbala. Na dół. Góra. Gra.
Słuchajcie, wnioski są takie, że ten firmware, który zainstalowałem tutaj na Mavicu Air 2, faktycznie umożliwia nam wymianę tych poszczególnych elementów ze sobą i kompatybilność, czyli dwa kontrolery z dwoma dronami są kompatybilne. Niestety z miniaczem jedynką tak już nie jest. To, co jest jeszcze ciekawe, że pomimo, że tutaj mamy OcuSync 2, nie jesteśmy w stanie połączyć się na dzisiaj z goglami DJI, z tymi białymi, dużymi goglami w kształcie toalety. Natomiast też ciekawa sprawa jest taka, że jeżeli mamy te dwa kontrolery, szkoda, że DJI nie zrobiło takiej opcji, żeby dokupić sobie samego drona już do kontrolera z R2. Wtedy moglibyśmy zaoszczędzić trochę kasy i śladem FPV mieć jedną aparaturę i obsługiwać wiele dronów. Ale to jeszcze pewnie nie dzisiaj, nie teraz. Trzeba wydać w DJI kasę za dodatkowy kontroler. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli ten odcinek był przydatny, dajcie łapkę w górę. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze, pod filmem znajdziecie darmowy warsztat z filmowania dronem, który nagrałem dla Was 21 września. Bardzo proszę o korzystanie, on nadal jest darmowy. A w najbliższy czwartek, 26 listopada, mamy o 20 webinar, też darmowy, dotyczący takich rzeczy, które dzisiaj pokazuję, czyli eksploatacji R2, Mini 2, a także miniacza jednego. Jakie są korzyści, jak z aplikacją sobie poradzić i jak wyciągnąć jak najwięcej z tych trzech dronów. Także widzimy się w czwartek, 26 o godzinie 20. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! Pfff.